wspomnieć naszym ekonomistom, teraz już prawie absolwentom, że rynek pracy stawia wyzwania. A Państwu chcemy pokazać, że jeśli chcecie pracowników, którzy nie boją się wyzwań, to oto są. Także mamy nadzieję, że to spotkanie przyniesie efekty obustronne. Proszę Państwa, perspektywy na rynku pracy zmieniły się ostatnio bardzo. I poprzednie zaplanowane przez nas spotkania, które ze względu na pandemię nie doszły do skutku, po prostu pokazują, że nie możemy liczyć na to, że rynek pracy jest stabilny. On jest dynamiczny i dostosowany do tej dynamiki musi być potencjalny pracownik, ale także pracodawca. Więc mamy nadzieję, że dzisiaj na tym krótkim spotkaniu, na tej pierwszej części, później na tej drugiej, kiedy będziemy prosili pracodawców o to, żeby porozmawiali z naszymi nauczycielami przedmiotów ekonomicznych, dojdziemy do pewnych wniosków, które pomogą nam właśnie wszystkim odnaleźć się na rynku pracy. Także zapraszam dzisiaj do tego spotkania i tam do realizacji kolejnego punktu. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Na co zwracają Państwo uwagę podczas procesu rekrutacji? Podczas procesu rekrutacji ważnym aspektem są kompetencje osoby. Również chcemy taką osobę przyszłego naszego pracownika dopasować do naszego zespołu. To, że osoba może przekazać nam taką informację, że no może ma zbyt słabe doświadczenie, my tutaj na pewno z naszej strony mówimy, że pomożemy tej osobie, nauczymy tutaj, taka osoba zatrudniona zdobędzie u nas szereg tutaj umiejętności i bez obaw, żeby tutaj bez doświadczenia i czy sobie poradzi. Czym wyróżniają się absolwenci ekonomika spośród innych w procesie rekrutacji? Absolwenci ekonomika na pewno doskonale mają tutaj napisane CV, list motywacyjny, w którym już atutem podkreślają atut tym, że są absolwentami tej szkoły i że mają szereg praktycznej wiedzy, która przyczyni się do realizacji zadań w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Okej, dobrze, dziękuję. Czy taka forma spotkań pracodawcy z potencjalnymi pracownikami jest według Pani potrzebna i atrakcyjna? Myślę, że tak, ponieważ mogą skonfrontować swoje oczekiwania i wymagania zarówno pracodawcy, jak i uczniowie, czyli potencjalni kandydaci. Czy taka forma spotkań pracodawcy z potencjalnymi pracownikami, jaka jest dzisiaj, jest według Ciebie atrakcyjna i potrzebna? Według mnie taka forma spotkań jest jak najbardziej potrzebna i atrakcyjna, zarówno dla pracodawców, którzy mogą pozyskać młodych i ambitnych pracowników, jak i uczniów, którzy mogą zdobyć potrzebną wiedzę i możliwe, że przyszłą pracę. Dodatkowo takie zajęcia uświadamiają znacznie uczniów na temat rynku pracy oraz istniejących zawodów, co uważam, że jest znacznie jak najbardziej pozytywne. Czy taka forma spotkań pracodawcy z potencjalnymi pracownikami jest według Pani potrzebna i atrakcyjna? Oczywiście, to już jest element tradycji naszej szkoły. Co roku organizujemy takie spotkania. One mają na celu pokazanie pracodawcom uczniów w ich naturalnym na razie środowisku, czyli w szkole. I z drugiej strony mają troszeczkę oswoić wizerunek pracodawcy w oczach ucznia. Zawsze to się odbywa troszeczkę oficjalnie, ale też co, dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć takie interakcje bardziej, mniej oficjalne, bardziej towarzyskie, też się pojawiają i one są niezwykle cenne.